Witajcie. Na początek przeczytam Wam tekst dyktanda, a potem zrobię to ponownie, tym razem powoli. Na koniec przeczytam cały tekst dyktanda jeszcze raz. Zaczynamy. Powodzenia. Królewna Różyczka i Ogródek Uli. To będzie krótka, lecz smutna historia. Za górami. Za lasami, w pewnym królestwie, żył sobie król Ludwik i jego córka, królewna Różyczka. Była ona zawsze w złym humorze i bardzo niegrzeczna dla innych. Nikogo nie słuchała i na wszystko narzekała: A to, że na dworze mróz, a na jeziorze lód a to, że róża ma kolce, a jej papuga za krótki dziób król miał już tego dość. I ogłosił, że kto wyleczy jego córkę ze złego zachowania, otrzyma wielką nagrodę. Usłyszała o tym mała ula, córka ogrodniczki. Była to grzeczna i pomocna dziewczynka. Pracowała ze swoją mamą w ogródku królewskim, gdzie rosły wspaniałe gatunki warzyw. Mamusia razem z ulą dbały o nie i pielęgnowały cierpliwie. Ula zebrała do koszyczka brokuły, buraki, cukinię, pietruszkę i cebulę. Przyrządziła z nich pyszną surówkę, a do miseczki włożyła garść malin i truskawek, które można jeść na surowo. Ula zaniosła Różyczce ten prezent i zachęciła do zjedzenia go. Królewnie zasmakowały warzywa i owoce. A po ich zjedzeniu stała się miła i wesoła. To będzie krótka, lecz smutna historia. To będzie krótka, lecz smutna historia. Kropka. Za górami, za lasami. Za górami. Za lasami w pewnym królestwie żył sobie król Ludwik. W pewnym królestwie żył sobie król Ludwik. I jego córka, królewna różyczka. I jego córka, królewna różyczka. Kropka. Była ona zawsze w złym humorze. Była ona zawsze w złym humorze i bardzo niegrzeczna dla innych. I bardzo niegrzeczna dla innych. Kropka. Nikogo nie słuchała. Nikogo nie słuchała i na wszystko narzekała. I na wszystko narzekała. Kropka. A to, że na dworze mróz. A to, że na dworze mróz. A na jeziorze lód. A na jeziorze lud. A to, że róża ma kolce. A to, że róża ma kolce. A jej papuga za krótki dziób. A jej papuga za krótki dziób. Kropka. Król. Miał już tego dość. Król miał już tego dość i ogłosił, że kto wyleczy jego córkę, i ogłosił, że kto wyleczy jego córkę ze złego zachowania, otrzyma wielką nagrodę. Ze złego zachowania otrzyma wielką nagrodę. Kropka. Usłyszała o tym mała ula. Usłyszała o tym mała ula. Córka ogrodniczki. Córka ogrodniczki. Kropka. Była to grzeczna i pomocna dziewczynka. Była to grzeczna i pomocna dziewczynka. Kropka. Pracowała ze swoją mamą w ogródku królewskim. Pracowała ze swoją mamą w ogródku królewskim. Gdzie rosły wspaniałe gatunki warzyw? Gdzie rosły wspaniałe gatunki warzyw? Kropka. Mamusia razem z ulą. Mamusia razem z ulą. Dbały o nie i pielęgnowały cierpliwie. Dbały o nie i pielęgnowały cierpliwie. Kropka ula zebrała do koszyczka, ula zebrała do koszyczka, brokuły, buraki, cukinię, brokuły, buraki, Cukinię? Pietruszkę i cebulę. Pietruszkę i cebulę. Kropka. Przyrządziła z nich pyszną surówkę. Przyrządziła z nich pyszną surówkę. A do miseczki włożyła garść malin, a do miseczki włożyła garść malin i truskawek, które można jeść na surowo, i truskawek, które można jeść na surowo. Kropka. Ula zaniosła różyczce ten prezent. Ula zaniosła różyczce ten prezent i zachęciła do zjedzenia go. I zachęciła do zjedzenia go. Kropka. Królewnie zasmakowały warzywa i owoce Królewnie zasmakowały warzywa i owoce A po ich zjedzeniu stała się miła i wesoła A po ich zjedzeniu stała się miła i wesoła kropka Królewna Różyczka i ogródek uli. To będzie krótka, lecz smutna historia. Za górami, za lasami, w pewnym królestwie żył sobie król Ludwik i jego córka, królewna Różyczka. Była ona zawsze w złym humorze i bardzo niegrzeczna dla innych. Nikogo nie słuchała i na wszystko narzekała. A to, że na dworze mróz. A na jeziorze lód, a to, że róża ma kolce, a jej papuga za krótki dziób. Król miał już tego dość i ogłosił, że kto wyleczy jego córkę ze złego zachowania, otrzyma wielką nagrodę. Usłyszała o tym mała ula, córka ogrodniczki. Była to grzeczna i pomocna dziewczynka. Pracowała ze swoją mamą w ogródku królewskim gdzie rosły wspaniałe gatunki warzyw. Mamusia razem z Ulą dbały o nie i pielęgnowały cierpliwie. Ula zebrała do koszyczka brokuły, buraki, cukinię, pietruszkę i cebulę. Przyrządziła z nich pyszną surówkę, a do miseczki włożyła garść malin i truskawek, które można jeść na surowo. Ula zaniosła różyczce ten prezent i zachęciła do zjedzenia go. Królewnie zasmakowały warzywa i owoce, a po ich zjedzeniu stała się miła i wesoła.